Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na otwieranki. Otwieranki to książki, które dostałam do recenzji bądź też kupiłam je sobie i o których zamierzam Wam opowiedzieć w taki sposób, aby wyjaśnić, co skusiło mnie do tego, żeby zapoznać się z tą książką. Jeżeli w którymś momencie powiem, że polecam, to nie dlatego, że tę książkę przeczytałam. Lecz dlatego, że na przykład znam inne książki autora, który nigdy mnie nie zawiódł, albo jestem tak strasznie podekscytowana na przeczytanie danej książki, że od razu już Wam ją polecam, abyście także czytali i abyśmy mogli się wymienić wrażeniami już za tydzień czy za dwa. To była taka uwaga na początek, wywołana jednym z komentarzy. Pod filmem z otwierankami, a teraz zaczynamy oglądanie. Dzisiaj książki nie są ułożone w żadnym porządku, ani alfabetycznym, ani tematycznym. Każda książka tak naprawdę jest z innej parafii. Na początku znalazła się powieść, powieść kryminalna Tomasa Engera, księga Szubienic. To jest skandynawski autor, który między innymi Pisał w duecie z Jornem Lierem Horstem, autorem kryminałów, które uwielbiam. I ta seria z Engerem także bardzo mi się podobała. Tutaj mam Engera w odsłonie solo, ale jeszcze wam coś pokażę. Z wydawnictwa przysłali mi jeszcze takie zdjęcie autora, i powiem wam, że całkiem przystojny. Książka z tego co zdążyłam się zorientować. Opowiada trzy różne historie, które prawdopodobnie w którymś momencie się splotą, ale jedna z nich taka wydaje mi się najbardziej niepokojąca, bo opowiada o jakimś takim wycofanym chłopcu. Chłopcu, który mieszka w ciemnym i takim ponurym domu i najbardziej chciałby zabijać. I to jest takie trochę creepy dla mnie, ale myślę, że książka może być fajna. Poza tym ma bardzo ciekawą okładkę. Księga szubienic. Kolejna książka została napisana przez polską autorkę mieszkającą w Wielkiej Brytanii. I o ile dobrze pamiętam, tak, ta książka została napisana w języku angielskim i przetłumaczona na Polski. Nocna zmiana. Autorką jest Anna Bas. Ta książka opowiada o kasierce pracującej w sklepie. Tak Dziewczyna, ta kobieta młoda nazywa się Gosia Golab, czyli prawdopodobnie gołąb w języku angielskim uproszczone. Były chłopak ją opuścił, generalnie w życiu jej się nie układa, praca jej nie fascynuje, ciągle brakuje jej pieniędzy, jej rodzice się rozwiedli, ojciec zamieszkał na działkach i cały czas ciągnie pieniądze od swojej niezbyt zamożnej i ciężko pracującej córki. A co najgorsze współlokatorka Gosi oskarża ją o morderstwo. Podobno ta główna postać to nie jest osoba, którą byśmy od razu polubili. I że ta książka jest całkiem taka kontrowersyjna, trochę taka komediodramat, gdzieś widziałam porównania do Bridget Jones. Jest dosyć gruba, więc sporo czytania, ale też chyba literki nie są zbyt małe, no takie normalne. Wiem, że autorka była w Polsce jakoś niedawno. Zdaje się, że na Big Book Festiwalu w Warszawie w zeszły weekend. No jestem bardzo ciekawa, co opowiadała o tej książce i jak ta powieść została przyjęta przez dotychczasowych czytelników w Polsce. Ja zainteresowałam się tematem, tym bardziej, że niewielu autorów mieszkających za granicą pisze swoje książki w języku. Kraju, w którym mieszkają, raczej publikują po polsku i wydają najpierw książki w Polsce. Także to taki trochę ewenement. Teraz mam przed sobą kolejną książkę z serii Stechlik, Prawomił Petra Stancika. Tak wygląda okładka. Na okładce oczywiście reklamuje tę książkę pomysłodawca tej serii, czyli Mariusz Szczegieł. I jest to książka o prawdziwym mężczyźnie postaci historycznej, prawomilże, który był więźniem politycznym, który bardzo dużo się wycierpiał i który opowiada o swojej przeszłości, i teraz już jako stary mężczyzna próbuje zemścić się na tych, którzy ile go potraktowali w życiu. To jest taka książka, która jest dość nietypowa dla Czechów. Ponieważ dość często tutaj jest mowa o patriotyzmie i o bohaterze, Czesi raczej mają taki zupełnie inny niż Polacy stosunek do swojej ojczyzny i swojego kraju, nie szafują tak wielkimi słowami. Natomiast w tej książce podobno to się zdarza dosyć często. Także to książka z liścikiem od wydawnictwa. Która niedawno do mnie przyszła i którą z wielkim yy, zainteresowaniem prawdopodobnie przeczytam, bo książki z tej serii zazwyczaj mi się bardzo podobają. A teraz książka o malarzu, którego obrazy każdy z nas prawdopodobnie chciałby mieć na swojej ścianie bądź w swoim selfie, ponieważ ich ceny są oszołamiające, ale także talent tego malarza był ogromny. Mowa o Pablo Picassie. Ale nie jest to typowa biografia. Jest to książka napisana z perspektywy kobiet Picassa i taki też jest jej tytuł. Kobiety Picassa napisała ją Jean Mackin, Mackin, nie wiem jak czyta się to nazwisko. I jeżeli kiedykolwiek interesowaliście się życiem prywatnym tego artysty, to prawdopodobnie wiecie, że zmieniał kobiety jak rękawiczki. Przy jego boku pojawiały się różne panie, niektóre zostawały dłużej, niektóre zostały nawet jego żonami, ale nawet kiedy miał żony, miał romanse z innymi kobietami. I to jest książka, w której one opowiadają o swoim związku z nim, ale także o samym Picasso. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie napisana w sposób ciekawy, nieprzekłamujący, nie, nie demonizujący tego malarza, i że dowiem się sporo o jego życiu prywatnym. Książka, którą teraz trzymam w ręce, to także biografia. Ale znowu nie jest to biografia tym razem jednej osoby, tylko różnych krakowianek. To książka Alicji Zioło pod tytułem Krakowianki twarze polskiej Hairstory. I przejrzałam sobie tutaj tą książkę, aby zobaczyć jakie panie będą się tutaj pojawiały. I powiem Wam szczerze, że wielu nazwisk zupełnie nie znam. Każda z nich ma zdjęcie najpierw na początku i później poświęcone jej jest kilkadziesiąt stron. Te, które znam to widoczna na okładce Wisława Szymborska, Zofia Stryjeńska, a także siostry Mikołajczykówny, który bardzo dobrze znam i bardzo lubię po książce pod tytułem Panny z Wesela, ale większość postaci nie jest mi znana, co uważam za bardzo pozytywny aspekt, ponieważ będę mogła się czegoś dowiedzieć. I jeszcze jedna książka z Szymborską na okładce. Proszę bardzo, poczta literacka, czyli jak zostać lub nie zostać pisarzem. I to są listy, które otrzymywała Wisława Szymborska, kiedy pracowała w gazecie i jej odpowiedzi. A raczej ta książka zawiera głównie odpowiedzi na listy z wierszami, ale także listy z różnymi zapytaniami, które otrzymywała znana. Już wówczas poetka. I oczywiście, jak to większość książek tego typu, jest to bardzo humorystyczne. Ja już zdążyłam sobie przejrzeć i przeczytać tu i niegdzie pewne odpowiedzi, których Szymborska udzielała głównie grafomanom, nazwijmy to po imieniu. I one są naprawdę bardzo inteligentnie zabawne. Także myślę, że coś fajnego na Dni wakacyjne, fajna rozrywka. Książka, którą teraz trzymam w ręku, jest w ogóle bardzo ciężka. Jest zaskakująco ciężka, jak na tak niewielką książkę. Autorem jest Jarosław Maślanek, Klekot Tysięcy Patyków z dopiskiem Powieść. I jest to książka, w której autor opisuje powrót bohatera do miejsca swojego, Wychowania, miejsca, w którym spędził najmłodsze lata po śmierci matki. I po pierwsze jest to książka o żałobie, o odchodzeniu, ale po drugie także książka o odkrywaniu tego, co już było odkryte o ponownym poznawaniu miejsc, teraz z punktu widzenia. Dorosłego bohatera, bohatera z pewną jakąś wiedzą, z doświadczeniami, bohatera, który celowo próbuje poznać przeszłość i dotrzeć do różnych dokumentów. Bardzo ciekawy ma opis na okładce. Bardzo ciekawy zapis także dialogów, z tego co zdążyłam zauważyć. Ale ma także takie różne zaskakujące rzeczy, jak na przykład fotografie z tych miejsc, które. Kazałyby przypuszczać, że jest to książka, przynajmniej częściowo oparta na faktach, ale także widziałam gdzieś tutaj jakieś wykresy, na przykład. Więc ta forma tej książki bardzo mnie inter interesuje. A tutaj, o zobaczcie, mamy coś jakby pisane wierszem. Więc myślę, że może być to w pewnym sensie jakaś proza eksperymentalna. To najlepszy rodzaj literatury faktu. Taki, który zmusza do spojrzenia na coś zwyczajnego i pozornie oczywistego w zupełnie nowy sposób. Tak o książce tyłki piszą na okładce: Tyłki, Historia Ciała od Zaplecza, Heather Radke, i jest to książka, która, jak tytuł wskazuje, opowiada o tylnej części naszego ciała, ale autorka, Podobno opowiada o tyłku także w perspektywie historycznej. Postanawia ona zbadać, w jaki sposób zmieniało się nasze postrzeganie tej części ciała, co wpływa na to, co my sądzimy o naszych tyłkach, bądź też tyłkach innych ludzi. Przeprowadziła sporo wywiadów, żeby napisać tę książkę. Podobno jest ona napisana w sposób. Bardzo rzetelny, zabawny tam, gdzie trzeba, i poważny tam, gdzie trzeba. Więc nie wiem, jak wy, ale ja nie wpadłabym na pomysł, że można napisać całą książkę o tyłku. Ale myślę, że skoro już ktoś taką książkę napisał, ktoś inny taką książkę wydał, a jeszcze ktoś inny postanowił, że będzie tłumaczył ją na inne języki, to warto do niej zajrzeć tym bardziej, że też obiecuję, że nie będzie to wszystko śmiertelnie na poważnie. Teraz książka, która jak spodziewam się, jednak będzie na śmiertelnie poważnie, to Serca ciemności, seryjnie mordercy, przerażające śledztwa, legendarna agentka FBI, Jana Jana Monroe. Tak wygląda okładka też dosyć mrocznie, ale sama bohaterka tej książki Czyli policjantka czy agentka FBI, która współpracowała z takimi ludźmi jak John Douglas czy też Robert Ressler, którzy jako pierwsi postanowili badać umysły seryjnych morderców, jako pierwsi zostali profilerami, a ona była wśród nich i ona opowiada, o swojej pracy w tej tajnej jednostce FBI. I chciałam Wam pokazać jej zdjęcie. Ono będzie czarno-białe, ale tutaj, z tego co zdążyłam się zorientować, ona wycielała się w instruktorkę fitnessu. Bardzo piękna kobieta, która znalazła się w jednostce badającej najmroczniejsze umysły i najpotworniejsze zbrodnie. Gdzieś tam chyba na okładce było napisane, że niektórzy nie byli w stanie, niektórzy mężczyźni nie byli w stanie w ogóle patrzeć na zdjęcie, które ona miała powieszone nad biurkiem. Niektórzy dostawali od tego mdłości, czy też robiło im się niedobrze, a ona aktywnie uczestniczyła w śledztwach. Także jeżeli podobały Wam się książki autora Mindhuntera, to myślę, że i ta książka przypadnie Wam do gustu. I ostatnią pozycją, jaką mam na dzisiaj, to książka Krzysztofa Potaczały. Ten autor znany jest z tego, że pisze o bieszczadach. I oczywiście ta książka również opowiada o bieszczadach bieszczady śladami ludzi i miejsc. Przepiękna okładka, ale w środku kolorowych zdjęć nie ma, aczkolwiek jest sporo materiałów fotograficznych, ale wszystkie są czarno-białe. Zauważyłam, że ta książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich to Rozpoznawanie Wroga i tutaj będą najprawdopodobniej historie dotyczące wojennych i powojennych losów Bieszczad. Między innymi widziałam, że będą tutaj jacyś partyzanci, jacyś ludzie, którzy ukrywali się po lasach Polacy i Ukraińcy. A druga część nazywa się. Podeptane sakrum, i to prawdopodobnie będzie o zalewie solińskim i o tym, jak ten zalew powstał i co musiano zniszczyć, żeby ten zalew powstał właśnie w tym miejscu. Także historie bieszczackie, wzięłam to sobie, żeby poczytać wakacje o bieszczadach, ponieważ dawno tam nie byłam i prawdopodobnie szybko się nie wybiorę. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że moje wybory przypadły Wam do gustu, że chcielibyście przeczytać jakieś książki, które ja wybrałam dla siebie. Powiedzcie mi, jakie macie czytelnicze plany wakacyjne, bo moje, jak widzicie, są właśnie takie. I czy zamierzacie przeczytać w te wakacje więcej niż czytacie normalnie, bez urlopu, czy też urlop spędzacie? W sposób aktywny, a czytanie zostawiacie sobie na jesień i na zimę, kiedy wieczory są dłuższe i częściej siedzimy w domu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, zapraszam już za tydzień. Pa 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 pa